Pomyślałem, żeby ten temat dotyczący mężczyzny na tej konferencji stanowej odnaleźć tożsamość mężczyzny. To znaczy słowo, które jest słowem kluczem, które opisuje mężczyznę. I w sumie, prawdę mówiąc, co tu się wiele szukać, co tu wielu myśleć, zawsze najlepiej iść do Słowa Bożego i to, co Słowo Boże mówi na temat człowieka, na temat mężczyzny, na temat jego stworzenia. Kiedy Bóg stwarza cały świat, na końcu tego stworzenia świata następuje stworzenie człowieka. Wszystko zostaje przygotowane ze względu na człowieka. Wszystko jest stworzone ze względu na człowieka. Ale ciekawa rzecz, że Bóg nie czyni świata doskonałym. Chociaż za każdym stworzeniem pojawia się refren, a Bóg widział, że to jest dobre, przy człowieku pojawi się, a Bóg widział, że to jest bardzo dobre, to jednak żadne ze stworzeń nie jest doskonałe. Ten świat, który został stworzony, też nie był światem doskonałym. I ciekawa rzecz, że kiedy czyta się Księgę Rodzaju, to tam widzi się mężczyznę, który, można powiedzieć, jakby dokańcza ten świat, wykańcza ten świat. Człowiek w imieniu Pana Boga ma panować nad światem, ma porządkować ten świat. I zanim została stworzona kobieta, oczywiście mówimy pewien obraz biblijny, ale zobaczcie, jak to wszystko jest logiczne. Zanim powstała kobieta, zanim mężczyzna mógł cieszyć się jej obecnością, mężczyzna ma do dyspozycji cały świat. Świat, który trzeba uporządkować. Świat, który trzeba uczynić bezpiecznym. Świat, który trzeba, można powiedzieć, przeorganizować. Więc mamy mężczyznę, który, jak mówi Księga Rodzaju, kopie rowy nawadniające. Czyli można powiedzieć, szykuje jakieś miejsca do uprawy. Przygotowuje pole. Dalej jest to człowiek, mężczyzna, który ma zadbać o bezpieczeństwo. Skoro ma się pojawić kobieta, skoro ma się pojawić rodzina, bo przecież człowiek nie jest stworzony dla samotności, to najpierw trzeba zapewnić warunki. I wydaje się, że tym słowem, które najbardziej będzie oddawało naszą tożsamość, bez względu na to, jakie pełnimy role społeczne, jakie funkcje, jakie zawody i tak dalej, to w mężczyznę wpisany jest wojownik. Ten, kto wojuje, ten, kto walczy. Nie wiem, czy w waszej parafii jest jakaś taka grupa mężczyzn, bo teraz, kiedy obserwuje się Polskę, to rzeczywiście można zauważyć rozkwit, można powiedzieć tak jakby wybuch, eksplozję różnego rodzaju ruchów męskich. Bardzo liczny ruch wojowników Maryi, założony przez księdza Dominika Chmielewskiego. Są rycerze Jana Pawła II, są żołnierze Chrystusa. W naszej diecezji jest inicjatywa strażników Kościoła. Ruchy typowo męskie, nawiązujące właśnie albo do wojowania, albo do rycerzowania, czyli właśnie do tej pierwotnej tożsamości mężczyzny. Kiedyś tak sobie pomyślałem, co jest powodem, że teraz nastąpił taki mocny, intensywny wzrost właśnie tych wszystkich wspólnot męskich. I światło mi dało pewne wydarzenie. Jeden z wojowników Maryi opowiadał, że kiedy byli na pielgrzymce mężczyzn, wojowników Maryi na Jasnej Górze, to kiedy te kilka tysięcy chłopa w różnym wieku szło na Jasną Górę, to jakoś kobieta wzdychała, widząc tylu chłopa z różańcami, co za wspaniali mężczyźni. I wówczas jeden z tych wojowników Maryi odwrócił się i do tej kobiety powiedział: wie pani co, ale zdecydowana większość tych tutaj mężczyzn dostała kopniaka zdrowego od życia. Wielu z nas po części przegrało swoje życie. I tak sobie uświadomiłem, że część tych mężczyzn to jest mniej więcej czas, okres, ja pamiętam ze 20 lat do tyłu, wstecz, mówiło się o kryzysie ojcostwa. Rzeczywiście ta cała transformacja, pogoń za pracą, mnóstwo mężczyzn wyjeżdżało za granicę, gdzieś, żeby, prawda, parę złotych zarobić, żeby to tutaj zainwestować, żeby tutaj jakoś to pchnąć do przodu i tak dalej.
I wtedy mówiło się o kryzysie ojcostwa, o kryzysie relacji. Mówiło się o ojcu, który jest nieobecny. I rzeczywiście, teraz patrząc nawet na tą wspólnotę Wojowników Maryi, której ja asystuję w Międzyrzecu, to rzeczywiście wielu wśród nich, czy niektórzy z nich są rozwodnikami. Niektórzy popadli, wyszli z nałogu alkoholizmu. Niektórzy się otarli o jakąś narkomanię. Niektórzy walczą o małżeństwo, bo dziś to małżeństwo jest na włosku. Ponieważ do tej pory były biznesy, były prace, były zajęcia i się nagle okazało, że gdzieś to małżeństwo, gdzieś rodzicielstwo poszło na bok. I teraz jest jakby próba odbudowy, próba odkupienia w cudzysłowie swojej winy. Zatem mamy być wojownikami. Tymi, którzy są powołani do walki, do czynienia tego świata bezpiecznym, do stawiania pewnych granic, do zapewnienia bezpieczeństwa. I teraz w jaki sposób, albo inaczej, gdzie możemy toczyć tę walkę? Pierwsza walka to jest walka w samym sobie. O to, żeby stawać się mężczyzną. To jest pewien proces. Wiadomo jest, tutaj już mam z dorosłymi mężczyznami do czynienia, natomiast wiadomo jest, że proces przechodzenia od chłopaka do mężczyzny to jest jakaś fala pewnych zdarzeń, pewnych prac nad sobą. Co możemy mówić o mężczyźnie, który ma walczyć ze sobą? To jest pytanie o walkę ze swoimi słabościami, o walkę ze swoimi nałogami, o walkę nad swoją popędliwością, nad swoją porządliwością, walka nad czystością. Można było powiedzieć, że każda gdzieś ta dziedzina życia jest naznaczona walką. I najpierw ja muszę zwalczyć o siebie samego, żebym był panem siebie. To, co święty Jan Paweł II świetnie powiedział, że człowiek, który się sam posiada, jest w stanie budować dojrzałe relacje z drugim człowiekiem. Jeżeli się sam posiada, to znaczy, jeżeli jestem panem siebie. Jeżeli panem siebie nie jestem, to nie jestem w stanie komuś dać siebie. Przychodzi mi do głowy, właśnie niedawno o tym mówiłem w kazaniu, pan Rafał Porzeziński, który był swego czasu dyrektorem radia Jedynki, teraz ma w telewizji program Ocaleni ze wspaniałymi świadectwami ludzi ocalonych przez życie, że tak się wyrażę. I on był u nas z młodzieżą, miał taką katechezę, takie wystąpienie, świadectwo, a później razem mieliśmy obiad w internacie i on mówi, że kiedy był w więzieniu, kiedy odwiedzał więźniów też z jakąś taką prelekcją, to więźniowie podeszli do niego i mówią: dobra, pan jest taki cwany, bo pan żyje na wolności, że pan tutaj może nad tym czy nad tamtym mówi, że panuje, że nie jest dla niego problem. Niech pan to udowodni. Niech pan przestanie pić. I on powiedział: dobra. I mówi: od tamtej pory nie tknął nic w kieliszku. No i tak jemy ten obiad. I ja mówię: ja tam od czasu do czasu piję alkohol. Mówię: ale nie czuję się, że jestem zniewolony. A on do mnie mówi: dobra, to niech ksiądz przestanie. Od dziś. A ja w oczach mam wszystkie nalewki, które się nauczyłem robić. No i teraz powiedz: no to przestań. Patrzcie, jak często się mówi: wszystko jest dla ludzi. No to przestań. Już nie mówi teraz o alkoholu. Bardzo często mamy taki wytrych, taki klucz: wszystko jest dla ludzi. No dobra, kto jest panem? Czy ja jestem panem siebie? Co mną rządzi? Co mną pociąga? Co mną determinuje? Czasami to jest to, że człowiek mówi: jestem nerwowy. To mną rządzi. Mam prawo się wykrzyczeć, mam prawo się wydrzeć, mam prawo podnosić głos, no bo ja jestem nerwowy. No dobra, a gdzie jest praca nad sobą? A gdzie jest właśnie opanowanie siebie? Gdzie jest praca nad swoim charakterem? Przecież wiemy dokładnie o tym, że dopóki nad nami nie zamkną wieka trumny, dopóty jest praca nad sobą, dopóty jest wymaganie. I trzeba też bardzo jasno wiedzieć, o tym pamiętać, że dopóty żyje, dopóty są pokusy, dopóty są próby. Zatem logicznym jest, że ta praca nad sobą jest czymś stałym. Dalej, praca nad sobą to jest pytanie o własną pasję, o własne hobby,
coś, co jest jakimś rozwijaniem własnych talentów. Czy ja mam jakąś pasję? Czy jedyną pasją to jest telewizor i sport w tym telewizorze? Czy to jest przeciwnie? Mam jakieś zainteresowanie? Coś, co czyni mnie szczęśliwym? Jakiś taki mój azyl, że tak się wyrażę. No to właśnie ta jest pierwsza przestrzeń tego wojowania o siebie. Druga przestrzeń wojowania to w dużej mierze, przerabiacie to, to jest wojowanie o małżeństwo. Wojowanie o swoją kobietę. Przypominam, i chyba to dokładnie wiecie, kobieta nigdy nie jest zdobyta. Kobieta zawsze jest zdobywana. My czasami tak mamy taki syndrom takiego rycerza, który jak już wejdzie do zamku, to myśli, że już wszystko jest jego. Tymczasem kobieta potrzebuje ciągłego zdobywania. Już może kiedyś to mówiłem, więc tylko to przypomnę, ale pamiętam taką rozmowę z pewnym młodym małżeństwem, które po roku z tego małżeństwo flak. Te życie, ten kołowrotek, ten cały pośpiech, ta praca, to wszystko spowodowało, że oni po roku czuli się zmęczeni i wspominali z żalem, z jakąś taką tęsknotą do tego, co było przed ślubem. Jeżeli chłop mi tłumaczył, proszę księdza, potrafiłem jechać ileś godzin do mojej narzeczonej po to, żeby z nią posiedzieć parę godzin i wracać z powrotem, no bo ja ją szanowałem, u niej nie spałem. I mówi, wtedy mi się chciało. A teraz praca, dom i człowiek jest dętka. Mówi, co w tym małżeństwie się dzieje? Nie ma tej iskierki, nie ma tych motylków. Mówię, chłopie, po prostu potraktowałeś żonę jako teren zdobyty. Król usiadł na tronie, wszystko jego. Tymczasem kobieta ma być zdobywana. Kobieta na co dzień musi być zaskakiwana. Kochanie, jedziemy na kolację. Ojej, ja taka nieubrana. Masz 15 minut. Ja to bardzo często mówię przy okazji różnych rekolekcji czy misji świętych o tak zwanych randkach. Zapytajcie się samych siebie, kiedy byliście na randce z żoną? Kiedy mieliście czas tylko dla siebie? Akurat dobra instytucja rodziców czy teściów, na jeden wieczór można dzieci wyekspediować. Czas dla siebie. Zawalczyć o swoje małżeństwo. A pamiętacie dobrze o tym, że jeżeli ty nie zawalczysz o swoje małżeństwo, to będzie taki, który o tą żonę zawalczy. Słuchajcie, no nie wiem, no już nie chcę tutaj roztaczać jakiejś wizji, ale nie ma tygodnia, żeby jakieś małżeństwo się nie zgłaszało na rozmowę. Jak już idą do księdza, to znaczy, że już jest źle. Bardzo często to jest na włosku. I co? No rozmowa ostatnia. Spotkali się z jakiś pobożny lider w grupie parafialnej. Jak ja się z nim dogaduję? Jak on mnie rozumie? Jak on czyta w moich myślach? Mąż na łbie stoi, żeby ją odzyskać. Żeby o nią zawalczyć. Mówi, tak, to prawda, zawaliłem niektóre rzeczy. Teraz to widzę, chcę to zmienić. To ta teraz robi fochy. A wystarczyło, że ktoś jej powiedział miłe słowo. Na jednym ze spotkań z wojownikami Maryi takie świadectwo mężczyzny. Mówi, rozwalone małżeństwo. Mówi, w małżeństwie jak w małżeństwie. Były momenty, żeśmy się pokłócili. Mówi, ale zawsze jako żeśmy ręce wyciągali na zgodę, zawsze było słowo przepraszam. I mówi, jednego wieczoru było tak, że moja męska duma, jak my to mówimy, nie pozwoliła mi wyciągnąć ręki na zgodę. Pomyślałem sobie, nie, tym razem to ona pierwsza niech powie przepraszam. I mówi, to był jeden, jedyny wieczór, gdzie żona siadła do internetu i poznała chłopa. Mówi, po 3 miesiącach nie było do kogo wracać. Mówi, gdyby wtedy przełamał tą męską dumę, ten męski opór, mówi, małżeństwo by trwało. Znalazł się taki, który ją zrozumiał. Znalazł się taki, który powiedział jej czułe słowo. Można siebie zapytać, kiedy żonie powiedziałam coś miłego? Kiedy podziękowałam za obiad? Kiedy powiedziałam smaczny obiad? Kiedy przyniosłem żonie kwiaty?
przypomnijcie sobie narzeczeństwo. Wróćcie do pierwotnej gorliwości. Zawalczyć o żonę, zawalczyć o kobietę swego życia. O swoją kobietę, żeby było jasne. Zawalczyć, bo inaczej inny o nią zawalczy. Kobieta musi być zdobywana. I rzecz trzecia, walka o rodzinę. Walka o rodzinę. I tutaj myślę już walka o dzieci. I znowu może gdzieś ten przykład już zasłyszany, ale bardzo mocny i taki przemawiający. Rodzina wierząca, praktykująca, chodząca do kościoła, dwóch synów, lektorów zresztą, no już teraz dorosłych chłopów. Wyjechał do pracy za granicą, ani pijak, ani nie wiadomo co, naprawdę kochający ojciec. Rzeczywiście udało się wyremontować chałupę, wykształcić dzieciaki, poziom życia był naprawdę dobry. Bo rzeczywiście on pracę by miał i w Polsce, no ale w euro to jest razy cztery, proste. Prosty rachunek. I kiedy siedzimy już z tymi dorosłymi chłopami, pijemy herbatę i syn mówi do ojca: nigdy cię nie było z nami, kiedy żeśmy cię potrzebowali. Zamarłem. W duchu sobie myślę, no chamy, bezczelne chamy. Jak tak można powiedzieć do ojca? On nie był żaden pijak, żadna łachudra, że tak się wyrażę. Naprawdę, może gdzieś po styropianach spał, aby tylko odkładać pieniądze, wyremontować, dać i tak dalej, i tak dalej. Jak on tak może mówić do ojca? Ale po chwilę przychodzi refleksja, że oni potrzebowali ojca. Potrzebowali obecności ojca. Bycia z ojcem. Słuchajcie, ja uczę w technikum, głównie w technikum. Prawie same chłopy. I słuchajcie, autentycznie można by było strzelać na oślep tam, gdzie nie ma ojca. To od razu widać. To od razu widać jego funkcjonowanie, tego chłopaka. Nie ma ojca, który mu powie: synu, jestem z ciebie dumny. Nie ma ojca, z którym on spędza czas. Jak ja siedzę z moimi harcerzami i chłopaki przeżywają proste rzeczy, coś gadają jajecznicy, który lubi jako jajecznicę. I jeden mówi, taki Szymon: ja to lubię z tatem, taką jajecznicę jeszcze trochę taką wolną, tak mocno nieściętą, gdzie sobie siedzimy, pajda chleba z masłem i wcinamy razem tę jajecznicę. Prosta rzecz. Syn, który ma 18 lat, on o takich rzeczach mówi, że ma możliwość zrobienia tego z ojcem. Słuchajcie, zawalczyć o synów. Ja wiem, że być może niektórzy mamy braki własne z tytułu własnego wychowania, że może sami żeśmy nie doświadczyli miłości ojca w takim stopniu, jakbyśmy chcieli. Że może rzeczywiście tu gdzieś są jeszcze jakieś braki. No ale mamy okazję, nie musimy powielać błędów. Mamy okazję rzeczywiście zawalczyć o tych synów. To, co było u tak zwanych ludów pierwotnych, które może czasami nazywamy dzikimi, proces inicjacji. 12 lat dziecko, syn odbierany od matek. Oczywiście matki udawały, że płaczą, że tam lamentują, a syn w dżungli i musiał stawać się mężczyzną i później już należał do grona mężczyzn. Szalenie istotna rzecz. Zawalczyć o synów i zawalczyć o córki. Ci młodzieży dam taki przykład w szkole. Dziewczyna, patrzy, lgnie do jednego, zostaw go, bo głupi. Patrzy, lgnie do drugiego, zostaw go, bo głupi. Czyli taki lęk śmierdzący inaczej. I wreszcie tak patrząc, jak ona lgnie do tych chłopaków, ja mówię: dziecko, ty chyba masz jakiś problem z ojcem. Co ksiądz przyczepia? O co ksiądzu chodzi? A na drugi dzień mi mówi: skąd ksiądz wiedział o ojcu? Mój ojciec jest alkoholik. Ja widziałem, jak ta dziewczyna żebrała od tych chłopaków to, co normalnie powinna dostać od ojca. Moja księżniczko. Moja ty piękna księżniczko. Zawalczyć o dzieci. Tym bardziej w tych czasach durnych, w których my żyjemy. Naprawdę. Te dzieci głupieją. Ten internet, to towarzystwo, to wszystko, to ja nie wiem, te dzieci wariują. Jak szalenie jest ważna obecność ojca. Ja nie mówię, że to wszystko będzie spłatka.
Bo ja też obserwuję ojca, który wydaje się jest super ojcem, a widzę, co syn wyprawia. Może to jest okres buntu, może okres ćwiczenia, próbowania. Jak się zachowasz? Co zrobisz? Ale o to trzeba walczyć. Jeszcze tylko dwie rzeczy, tak szybciutko. Czwarty obszar. Zawalczyć o Boga w rodzinie. O Boga w rodzinie. To, co mówiłem wczoraj, ten przykład gościa, który nie chodzi do kościoła, ale powiedział, ojciec chodzi. Ja sobie w duchu mówię, myślę i powiedziałem to do niego, mówię, dobra, to i ty będziesz chodził. Jak ojciec chodzi, to i ty będziesz chodził. Może jest okres buntu na razie, ale w ojca wpatrzony. I ty będziesz chodził. Ojciec, patrz, jakie piękne imię. Ojciec, Bóg Ojciec, Ojciec. Macie coś, o czym ja tylko mogę pomarzyć, jeżeli chodzi o fizyczne ojcostwie. Macie możliwość bycia przedłużeniem Boga Stworzyciela. Bycia obrazem Boga, który daje życie, kształtuje życie i jednocześnie, który do Boga prowadzi. Papież Jan Paweł II zawsze mówił o tym, że tym, co go urzekało w jego ojcu, matkę wcześniej stracił, to widok ojca, który klęczał i który się modlił. I myśl zupełnie ostatnia. Zdaję sobie sprawę z tego, że to nie jest proste. Dlatego też, czy to będą strażnicy Kościoła, czy to będą wojownicy Maryi. Słuchajcie, na ile to jest możliwe, grupować się. Być ze sobą. Być razem. Prowadzę takie rekolekcje dla mężczyzn. Teraz będą drugie rekolekcje w Drohiczynie, bo tam dopiero znaleźliśmy miejsca. Są miejsca wolne, można się zapisać, jak ktoś chce. Mogę dać więcej informacji. Będą w świętach, po świętach Wielkiej Nocy, ten weekend przed świętami, przed Niedzielą Miłosierdzia, 22-24 kwietnia. I ja w pewnym momencie zmieniłem swoje zdanie, bo myślałem tak, rekolekcje, nauka, kazanie, Słowo Boże, modlitwa, sakramenty. A teraz zauważyłem, że jest jeszcze trzecia, bardzo ważna gałąź działania na rekolekcjach. Oprócz mojego gadania, oprócz modlitwy i tak dalej, chłopy ze sobą muszą być. Rozmawiać, jak u ciebie, jak ty to robisz. Żyjemy w tak powariowanych światach, w świecie, że naprawdę potrzebujemy siebie, swojego wsparcia, swojej pomocy. Jakim jesteś mężczyzną, jakim jesteś ojcem, jak sobie radzisz z tym problemem, a jak ty to robisz? Łączyć się, to co komuna w nas rozwaliła, jakiś powiedzmy sobie brak zaufania, nie wiadomo kto kapuś, kto donosiciel. Ale myślę, że już wielu z was tej komuny niewiele pamięta, więc łączyć wysiłki, bo naprawdę sam w samotności ludzie niewiele tu zrobią. Ten świat tak mocno uderza w męskość, w kobiecość. Dlatego na ile to jest możliwe, szukać grup, wśród których człowiek poczuje się mocny. Jak się jest u takich wojowników Maryi, takich kilka tysięcy chłopa, jak to ryknie, jak to różaniec mówi, to aż drży kościół. To jest moc. Mężczyzna musi poczuć tą moc. Myślę, że tutaj w parafii też można znaleźć jakąś grupę, czy nawet założyć taką grupę. Są księża, którzy są naprawdę, widzę, chętni do pracy. Może jakąś wspólnotę męską, może strażników kościoła. Niech mężczyźni poczują swoją moc, rozwijają swoją pasję. Co roku ciągną mi ojcowie, jeszcze ledwo co zginę niektóre z nimi, ciągną mnie w góry, bo chcą mieć księdza ze sobą. Sami ojcowie, sami mężowie. 30 paru chłopa. Dzień w dzień, rozmowa, to, siam, to, wam, to, bycie razem. Można powiedzieć takie czerpanie akumulatorów, żeby się nie wyczerpać w tym świecie, który chce nas rozwalić. Więc co tu gadać długo, już długo było. Panowie, bracia, do boju. Ogólna zasada jest taka, kto walczy, jest zawsze nadzieja na zwycięstwo. Ten, kto przestanie walczyć, może nie będzie poubijany, może nie będzie poturbowany, może nie będzie poraniony. Ale ten, kto przestanie walczyć, nigdy nie wygra. Póki żyjemy, jest nadzieja na zwycięstwo. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.